Jestem koło swojego zakładu pracy praktycznie. No tam w dolinie. I codziennie tą górkę. Kurczę, to codziennie to, że się nie pokazuje. Tak, tak. A bo idziesz z której strony, to tak. Do górki jest. Ale od tego miejsca już mam z górki. No ale to kawałek tylko, nie? Ale z powrotem na tej z górki. No, no. Ale tak o 4 rano to się fajnie pod taką górkę jedzie. No. Ona się wróciła chyba, nie? Nie, ona jedzie, ale pomału. Teraz zadzwoniła do mnie. No jest mi to. Robert, tu jedzie. Jest. Przy Wiślanej Trasie Rowerowej. Ale gdzie? Przyjechali my? Nie, on jest tam. Tam bardziej, w tamtą stronę. Ale tu też koło lotniska trzeba spędzić. Jest, prawo trzeba spędzić. Właśnie w którym jest? Pokaż. Jak Wiślana Trasa Rowerowa prowadzi. Ja też sam jechałem, kiedy koło lotnisko odjechałem i nie wiedziałem. Nie, on jest tam bardziej, z tamtej strony. Ale z tej strony idzie dojechać. Tak. Ja nawet znam tego gościa, co to prowadzi, bo on kiedyś... To pokaż mi, w którym miejscu trzeba spędzić. Kurczę, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że Wiślana Trasa Rowerowa, ta co idzie z Zabrzega, to... Ja w koło dwa razy objechałem lotnisko, kurde i ciągle... A to nie, w ogóle nie w tym rejonie. Tam bliżej gór. Jak się jedzie na Dolinę Wapiennicy. Ale to tak daleko od lotniska. Nie. To 5 czy 10 minut zajdzie. No. Jak się jedzie na Dolinę Wapiennicy. O. Tam Wiślana Trasa Rowerowa z Zabrzega prowadzi. To jest bar strudzonych rowerzystów. No. A ja znam tego gościa, co to prowadzi. Ja tu chciałem myśleć, odejdę za lotnisko i bar strudzonego rowerzysta. Ale to tak przez... dojechał, ale do tego... Ale przez przypadek na to trafiłem, nie? I wyszedł taki facet, ja się mu tak przyglądał. Kurde, znajoma gęba, nie? Ale to z lotniska, ale nie ukochał. I potem się go pytam, czy pan przypadkiem nie pracował przy wyciągu narciarskim w Ustroniu na Palenicy? Tak. A skąd pan mnie zna? No bo ja tam jeżdżę na narty, nie?
O kurczę. Chłop zadowolony. Wiem dokładnie, jak ta WTR-ka idzie, bo ona idzie koło tego baru. No to czekaj, no ja żebym WTR-ką nie zjechał, kurde, tu, ale... Tam są takie stare rowery wywieszone. No. No proszę, szpirk skalite. Tak w telewizji tego nie widać, ale to trzeba mieć kurczę odwagę niesamowitą. Wchodzimy, bo proszę tylko pół godzinki, bo on ma protokół. A ja sobie stale chodzi do pasy na rowery. Zapraszamy, jak będzie. No, można przyjechać.
Święty Jakubie Apostole, bądź naszym opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś nam światło i tak rady w wątpliwościach, siły i męstwa, pokusach i przeciwnościach. Kieruj naszymi krokami, ręce nasze nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do heroicznej miłości Boga i bliźniego. Swoim przemożnym celnictwem. Racz nas ujeść na Boga łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu. Dopomóż nam, abyśmy kierowani przez Ciebie wiernie służyli Bogu i nieustannie postępowali w cnotach, a kiedyś wraz z Tobą radowali się w niebie na wieki. Amen. Święty Jakubie Apostole, Synu Zebedeusza, wybrany Apostole, Świadku Wskrzeszenia Córki Jaira, Patroni Pielgrzymów, Opiekunie naszych rodzin, Pan z nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Błękamy na dobrej drogi, na pamiątkę można sobie tutaj zabrać. Tak. Łukasz Kruczek jest z Buczkowic. A Tajder jest z Goleszowa. Tak. Ale ten asfalt nagrzany. Tak, a tutaj jest szpital kolejowy w Wilkowicach, w którym miałem robione badania spirometryczne po COVID-19. Tam jest ten szpital. Thank you.
Crazy Sponsor. A to co? Wojsko. Wojsko jedzie. A to ksiądz się szczepił? No! O kurczę. No to na koniec taki numer. No więc sytuacja jest taka, że wracamy już do księdza. Doszło do kolizji. Ksiądz ma pecha, bo mówił, że coś tam z ołtarza spadł i to mu ręka zawinięta. Znaczy się nie, on mówił, że tym szlakiem pojedziemy do Mosiru, a potem tam chyba nie wiem, co tam planuje. To pogoda nie zła się. O, no, tak. Tam w tym kaniowie wtedy. Nie, go wtedy to nas tam nieźle skąpało. No. Tak, wracamy bez księdza. Z racji tego, że był taki mały wypadek, szczepili się kierownicami. Został ksiądz siedmiu na asfalcie, jakby to powiedzieć. Na szczęście nic mu się nie stało, z tym, że jego rower już dalej nie pojedzie. Przednie kółko scentrowane całkowicie nie nadaje się do jazdy. Ale ludziom się podstawówka. No,
Tak, to jest niesamowite. A, to jest myte. Myte, no. Co fajnie. A księdzu się nic nie stało. To super. No, dobrze, że tak. Do zobaczenia. Tak jest. No.